Hej, zapraszam Cię serdecznie na grudniowe wydanie naszego filmiku. Dzisiaj będziemy mówić na temat w ogóle miłości, przebaczenia. Co znaczy siłość miłości? Miłość to nie polega na tym, że kochamy do pewnego momentu i potem mówimy, okej, raczej dalej nie mogę kochać. Znaczy to jest prawda, że w ogóle, że do pewnego momentu, jak gdyby każdy z nas może kochać. Ale przychodzi taka chwila, że Bóg pomówi, kochaj bardziej, że miłość Boża nigdy nie ustanie, bo jak Ewangelia Jana mówi 3,16, bo Bóg tak bardzo umiłował świat, tak bardzo, okay? Że dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, żeby każdy, kto w Niego uwierzy, żeby nie zginął, ale miał życie wieczne. W życiu będziemy przechodzić przez różne sytuacje, raz w górze, raz w dolinie, w różne, raz będą po prostu węże nas tutaj kąsać pod nogami, raz będziemy mieli niesamowite światło i zwycięstwo. Ale w każdej sytuacji Bóg naucza nas, jak mamy ufać Jego miłości, Jego sile miłości, Jego łasce. W Jego łasce jest niesamowita miłość, która jest niezasłużonym przywilejem. I miłość to nie jest patrzenie oczami krytyki, to nie jest patrzenie, przyjmowanie po prostu oskarżenia. Bo oskarżyciel to jest diabeł, który przychodzi i po prostu daje nam słowa oskarżania o siebie, innych. Jakieś przychodzą myśli, prawda? I my musimy szybko wyłapać to w naszych myślach po prostu. Jeżeli przychodzi myśl, która osądza, osądzenie to nie jest od Boga. Jeżeli przychodzi ci osądzenie na ciebie czy na innych, to mówisz, sorry, ale jestem osądzony w Chrystusie. I po prostu stanąć w łasce Bożej, powiedzieć, nie, ja nie przyjmuję tego ducha osądzania i po prostu precz szatanie. Tak jak Jezus był w ogrodzie i mówił po prostu precz do diabła. I tak samo my możemy po prostu nauczyć się takiej żywej relacji z Bogiem, że możemy przyjąć tą miłość, która pochodzi z nieba, że możemy przyjąć tą siłę miłości, która daje nam siłę do przezwyciężenia, czy to są relacje, czy to jest zdrowie, czy to są finanse, czy nie ma sytuacji beznadziejnej, okej? Okay? Czasami myśli przychodzą takie, które po prostu nas, wiesz, jak gdyby dołują, ale mamy się nauczyć zwyciężać sobie, bo powiedział, że będziemy głową, że nasza walka nie jest, nigdy nie toczy się z człowiekiem, nigdy, nigdy. Jeżeli walczymy z człowiekiem, jeżeli mamy, przychodzą nas, atakują myśli, że ta osoba jest winna, czy ta osoba jest winna, to kradzie się zły, wkłada się diabeł do sytuacji, do domu i my musimy go wyganiać, bo zło przychodzi, żeby kraść, niszczyć i zabijać, ale Bóg daje życie i w obfitości. I te święta są takim faktycznie prawdziwą częścią narodzin się Pana Jezusa, który przyszedł na świat jako człowiek, Bóg, który zdjął siebie z szatę boskości i przyszedł jako człowiek, jako małe dziecko, które zupełnie nie dawało sobie rady samo i potrzebowało jak gdyby pomocy od innych i w nim jednak mieszkała cała siła miłości Bożej, po prostu, bo on przyszedł tak jak Adam został narodzony. Adam został stworzony przez Boga. Jezus przyszedł po prostu od Boga Ojca z nieba, z tronu Bożego, zszedł, podjął decyzję, że przyszedł, żeby zapłacił cenę, żebyśmy mogli wrócić do tego miejsca, gdzie Adam był. Adam przychodził się w ogródce i po prostu rozmawiał z Bogiem Ojcem. I my tak samo, przez przyjęcie Pana Jezusa do naszego serca, który nas tak bardzo umiłował, okay? Możemy po prostu mieć tą miłość, tą siłę, możemy po prostu przyjść ponownie do raju i po prostu chodzić po prostu w raju Bożym. I rozmawiać z Bogiem i słyszeć Jego słowo, słyszeć Jego głos. Sytuacje czasami, jak mieszkasz nawet w Londynie czy w jakimkolwiek innym mieście, to po prostu jeżdżą samochody, jakieś tam relacje, cały czas ktoś go gada, jeden drugiemu przeszkadza. I jak gdyby musimy uciszyć swoją duszę. Musimy po prostu uciszyć. Moja dusza niech się uciszy, niech błogosławi Pana, niech się nie przejmuje sytuacjami, ale po prostu to musimy jak gdyby oddać na krzyż, oddać po prostu na uświęcenie, oddać pod prysznic Boży, żeby to zostało uświęcone, bo Jezus przyszedł po to, żeby nas zbawić. Jezus jest Zbawicielem, Mesjaszem. Narodził się Zbawiciel, Syn Boga Żywego. Zbawić nas od czego? Zbawić nas po prostu od śmierci wiecznej, od potępienia, od sytuacji, które dla nas są niemożliwością do przezwyciężenia, ale które tylko Bóg nam daje. To przychodzi jakiś supernaturalny pokój, Bóg nas wybawia. I pamiętam, jak ja tak faktycznie otworzyłam się na miłość Pana Boga i powiedziałam, Jezu, przyjdź do mojego serca, bądź moim królem i Panem. To przez pierwszy tydzień nie mogłam rozmawiać. Po tej faktycznie modlitwie, jak powiedziałam to głośno, to nie mogłam rozmawiać, ale zauważyłam, stałam się jak dziecko wewnątrz we mnie. I zauważyłam, że trawa była zielona, drzewa były zielone, niesamowicie kwiatki były kolorowsze bardziej niż normalnie, ptaków było mnóstwo. Po prostu poczułam się w takim nowym miejscu, ale nie umiałam tego nazwać i nie potrafiłam z nikim w tym momencie rozmawiać. I ja życzę Ci, żeby ten czas świąt był takim dla Ciebie czasem narodzenia się Jezusa, nie w żłobku, ale w Twoim sercu, w sercu Twojego.
swoim, żeby on faktycznie, żebyś mógł zamknąć się w swojej sypialni, komnacie, izbie, w miejscu ukrytym, gdzieś w rogu w kościele, gdziekolwiek, czy w parku jesteś, i po prostu uciszyć swoje serce, powiedzieć: Boże, zbaw mnie od tej sytuacji, daj mi wyjście z tej sytuacji, pokaż mi faktycznie, kim jestem, do czego mnie prowadzisz, jaką masz dla mnie rolę i zadanie. I żeby te święta, gdzie po prostu gromadzisz się z innymi ludźmi, gdzie jest bardzo dużo rzeczy się dzieje, jakieś jedzenia, oglądanie telewizji, ale też jest wyciszenie takie, żebyś mógł znaleźć miejsce tego wyciszenia i po prostu poprosić Boga, żeby pokazał ci tą miłość, że Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swojego Syna, a żeby każdy, kto w Niego wierzy, każdy, czyli ja i Ty, podejmujemy decyzję, że będziemy wierzyć Bogu, wierzyć po prostu w naszych emocjach, że Bóg może uspokoić nasze emocje, że jest coś więcej po prostu, że nie musimy tylko sprzątać na przykład albo mieć budowy. Jak ja przyjechałam do tego kraju, też do końca innego nie robiłam, tylko sprzątałam, bo tylko taka praca była, ale moim zadaniem nie jest być sprzątaczką całe życie. I Bóg po prostu jak gdyby zaczął zmieniać, bo zaczęłam mieć nadzieję, zaczęłam wołać do Niego: Boże, czy chyba masz więcej coś dla mnie? Masz coś dla mnie więcej, cieszę się z tego, co masz, ale pokaż mi wyjście, pokaż mi te dary, zdolności, które włożyłeś we mnie, zbaw mnie od tego systemu i pokaż mi faktycznie, że jestem Twoim dzieckiem, że Ty masz dla mnie miejsce lepsze. I niech te święta Narodzenia Bożego będą narodzeniem Boga w Twoim sercu, w Twoim myśle, w celach, do pracy, do zadań, do nadziei, żebyś tu w tym życiu mógł mieć życie takie, które by wypełnisz to, co jest w niebie na ziemi, tak jak modlimy się w modlitwie Ojcze Nasz, żeby On faktycznie stał się Bogiem Ojcem w nas, przez Pana Jezusa, żeby zamieszkał w Twoim sercu. I może pomodlimy się teraz w ogóle tak krótko, dobrze? O to, żeby Jezus mógł faktycznie zamieszkać w naszym sercu. Możemy mówić: okej, ja chodzę do kościoła, ja robię dobre uczynki, ja robię to i tamto. To nie na tym koniecznie polega. To jest dobrze, że to robisz, ale tu chodzi o pokój w sercu, chodzi o wyciszenie się, gdy lekarze ci mówią taką diagnozę, gdy po prostu bank ci mówi: okej, nie masz, czy masz tyle, czy tyle. Gdzie relacje ci mówią po prostu, że tu się wali, nawet tego nie przypuszczałeś, że to ci się będzie waliło. Sytuację, którą nie jesteś w stanie skontrolować. Wtedy zapraszamy Boga, ale też Boga możemy zapraszać w sytuacji, gdzie jest dobrze. Nie czekajmy na sytuację, która będzie po prostu kryzys, bo Bóg powiedział, że wszystko się wytrzęsie, co ma się wytrząsnąć, ale my pozwólmy sami wejść na skałę, a nie na piasku budować, żeby po prostu nasze życie było zbudowane na skalę, tak jak Mateusz 7 mówi, 24, że mądry człowiek buduje na skalę, bo jak sztorm i burza przyjdzie, to jego życie się nie obali, więc niech narodzenie Jezusa daje nam tą siłę, żebyśmy mogli stać na skalę. I pomodlimy się w ten sposób wspólnie razem. W ogóle może pomóc się głośno w ogóle w swoim miejscu, gdzie jesteś. Powiedz: Drogi Ojcze, dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty umarłeś za mnie, za moje grzechy, ale też się narodziłeś. Narodziłeś się w żłóbku jako dziecko, jako niemowlę, po to, żeby mnie wybawić po prostu jako Bóg, jako człowiek, wybawić mnie z tego świata, wybawić mnie po prostu od grzechów moich. Ja Cię przepraszam, Panie, za moje grzechy, przepraszam Cię, Panie, za moje uczynki, występki. Proszę Cię, żebyś mnie oczyścił, żebyś dał mi ponowną szansę i żebyś mógł przyjść do mojego serca jako król i Pan i Zbawiciel. Wypełnił moje myśli, wszelkie moje myśli, zajął miejsce na tronie mojego umysłu, na tronie mojego serca, na tronie mojej siły, moich marzeń, celów, wszystkiego, co mam. Oddaję Ci się w całości i proszę Cię, Panie, prowadź mnie i pokaż mi wyjście z tej sytuacji. Pokaż mi rozwiązanie tej sytuacji, w której teraz jestem i nie wiem, co mam dalej zrobić. Pokaż mi, Panie, jak móc iść Twoją drogą, bo Ty jesteś Bogiem, który jesteś Bogiem cudów i Ty uleczasz, uzdrawiasz i fizycznie, i emocjonalnie, i w relacjach. Więc proszę Cię, żebyś Ty uwolnił aniołów, Panie, do tej sytuacji i żebyś naprawił to wszystko w rodzinie mojej, wśród znajomych. Miłości Pana Jezusa, niech te święta będą prawdziwym narodzeniem się Jezusa Chrystusa w życiu moim, w życiu mojej rodziny i za ludzi, do których się modlę. Amen. Do usłyszenia i miej wspaniałe święta. Życzę Ci naprawdę wspaniałych, dobrych, Bożych świąt. Nie dlatego, że to, co zjesz, ale dlatego, kim jest Bóg w Twoim życiu. Cześć, do zobaczenia.